Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Ponad 2 tygodnie podróży i tysiące kilogramów pomocy rajd charytatywny Afryki wkrótce wyrusza w trasę. Jego uczestnicy dotrą z pomocą do szkół w Mauretanii i Mali. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Rozpoczynamy główne wydanie zbliżeń. Jedni mają, a drudzy potrzebują. Jeżeli my mamy i możemy im pomóc, to myślę, że jak najbardziej powinniśmy się w to angażować. Tam edukacja wygląda troszeczkę inaczej niż u nas. Brakuje dosłownie wszystkiego. Są to rejony, gdzie działają terroryści. Są to też rejony, które są objęte wojną domową. Ten temat już za chwilę. A od czego zaczynamy nasze informacje? Wyroki za korupcję we włocławskiej drogówce. Te kary w ocenie sądu są adekwatne do stopnia zawinienia oskarżonych. Kolejni kierowcy wręczający łapówki skazani. Policjanci czekają na proces. Dochodziło do wręczenia korzyści majątkowej i na tym kontrola się kończyła. Województwo z budżetem. Wydatki spadają o 220 milionów, dochody o 200 milionów. Radni sejmiku zdecydowali o przyszłorocznych finansach regionu. Sporo pieniędzy będziemy przeznaczać na kulturę. Inwestycja w drogi. W końcu te drogi staną się drogami publicznymi. Miasto kupiło ulicę na terenie byłego Zachemu. Syndyk musiał dbać o interes masy upadłościowej, którą zarządza, a my o interes miasta. Kolejne wyroki w głośnej aferze łapówkarskiej we Włocławku. Sąd rejonowy przychylił się dziś do wniosków 3 kierowców o dobrowolne poddanie się karze. Są oni oskarżeni o wręczanie korzyści majątkowych policjantom drogówki. Proces 10 byłych już funkcjonariuszy, którzy łapówki mieli przyjmować, i pozostałych kierowców ruszy w osobnym trybie. To jedna z najgłośniejszych afer tego typu w policji w ostatnich latach. Jej pan litość. No to się pytam, ile? 50 zł. Naprawdę? Może być 5 dyszek. To nie sceny filmowe, a rzeczywistość włocławskiej drogówki. Policjanci zamiast stać na straży prawa, sami je łamali. 6 punktów, 300 zł. No, można przeżyć? Tak i to tak. Piszenki nie? Jedzą się tak normalnie, jak Polak Polaka, no, żeby się dało, no, uciekuje stówkę i uciekuje, pasuje, tak, żeby się tam komuś chłonęło. Funkcjonariusze nie tylko zachęcali do dawania łapówek i przyjmowali korzyści majątkowe, ale także targowali się co do stawek. Dobra, Sergiej, no tak, bo stówkę będziesz miał, co? No tam 50 zł. 50 będziesz miał? Tak, ale 50. Po zawiadomieniu od jednego z kierowców korupcją we włocławskiej drogówce zainteresowało się Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. To nagrania z kamer ukrytych w policyjnych radiowozach. Te sceny zarejestrowano tylko przez kilka dni w lipcu i sierpniu 2013 roku. 1300 na punktu mamy po 6,5, tak? Śledztwo potwierdziło, że w sprawę zamieszanych jest 25 kierowców i 10 funkcjonariuszy. To 1/3 składu włocławskiej drogówki. Dochodziło do wręczenia korzyści majątkowej i na tym kontrola się kończyła, pomimo tego, że za takie wykroczenia powinny być naliczone punkty karne i ewentualnie wymierzony mandat karny. Ośmioro kierowców przyznało się do wręczania policjantom łapówek i złożyło wnioski o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy. Wobec 5 wyroki zapadły w październiku. Teraz 3 kolejnych zostało nieprawomocnie skazanych na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Te kary w ocenie sądu są adekwatne do stopnia zawinienia oskarżonych, najlepiej spełnią swoje cele, zarówno zapobiegawcze, jak i wychowawcze. Kierowcy nie pojawili się na sali rozpraw. Wkrótce w tej ławie podczas normalnego procesu zasiądą pozostali oskarżeni, w tym byli policjanci. Sąd w pierwszej kolejności musiał rozpatrzyć wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Teraz, aby sprawa mogła ruszyć, musi zmienić się sędzia.
Jest orzeczenie Sądu Najwyższego, to jest uchwała, 7-osobowy skład Sądu Najwyższego, który twierdzi, że nie można rozpoznawać w tej sprawie, której wydało się już wyrok, oceniło się pewne dowody, więc ta bezstronność, żeby była zachowana, musi sędzia Majchrowicz dzisiaj, który wydał wyrok, nie może orzekać już w tej sprawie. Nowego sędziego wskaże prezes sądu. Byłym funkcjonariuszom za przyjmowanie korzyści majątkowych grozi do 10 lat więzienia. Włocławek, Katarzyna Prędkowska. Region kujawsko-pomorski z budżetem na 2016 rok. Radni sejmiku zdecydowali o przyszłorocznych finansach regionu. Zarząd województwa stawia na inwestycje drogowe, a opozycja określa budżet jako kryzysowy. Choć dla Macieja Świątkowskiego to można powiedzieć swoisty powrót do przeszłości, to nowy radny pytań o plany na przyszłość nie unika. Bardzo interesuje mnie transfer wiedzy do przemysłu. Województwo kujawsko-pomorskie ma do wydania 2 miliardy złotych na ten cel, a mnie szczególnie by interesował właśnie ten transfer wiedzy do przemysłu rolno-spożywczego. Maciej Świątkowski wojewódzkim radnym został po raz czwarty, zastępujący Zbigniewa Pawłowicza, który ławę sejmikową zamienił na sejmową. I od razu przed sejmikowym debiutantem tej kadencji jedna z najważniejszych dyskusji. Nie jest stagnacją, wręcz odwrotnie, jest okresem bardzo intensywnej pracy planistycznej. Tak, odpierając zarzuty części radnych, marszałek województwa wyrażał się o przyszłorocznym budżecie. Ten budżet roku 2016, według mojej wiedzy i doświadczenia, które przecież posiadam najdłuższe w sejmiku, jest najgorszym budżetem, jaki moglibyśmy uchwalić. Niedofinansowanie kultury i badań punktuje opozycja. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, to budżet kryzysowy. Wydatki spadają o 220 milionów, dochody o 200 milionów, o 100 milionów w stosunku do poprzedniego roku spadają wydatki na programy unijne, o 120 milionów spadają wydatki na zadania inwestycyjne. To budżet zrównoważony, a w przededniu nowej unijnej perspektywy finansowej najważniejsze jest, podkreślają ludowcy, że na unijne inwestycje zaplanowano kilkunastomilionową rezerwę. Pozwoli ubiegać się i pomnożona razy 3 co najmniej, no spowoduje to, że tych środków dodatkowo inwestycyjnych, prorozwojowych będzie ponad 300 milionów złotych dostępnych do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Przyszłoroczny budżet zakłada dochód i wydatki na tym samym poziomie, czyli po blisko 789 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 42% z tej kwoty przeznaczone zostanie na transport i łączność. Nie zapominamy o przygotowaniu projektów inwestycyjnych, chociażby w obszarze informatyzacji. Sporo pieniędzy będziemy przeznaczać na kulturę. Chcemy rozpocząć takie inwestycje jak modernizację Filharmonii Pomorskiej. Ostatecznie budżet został przez radnych uchwalony. Nie bez emocji, także wokół przyjętej przez sejmik, a zaskarżonej przez wojewodę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego i pasa rekreacyjnego miasta Bydgoszczy. Radni zgodzili się, by sejmik wniósł do sądu o oddalenie skargi. Syndyk Zachemu sprzedał miastu 9 km dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie dawnych zakładów chemicznych. Dzięki podpisanej umowie będą to publiczne i za jakiś czas także wyremontowane ulice. Władze Bydgoszczy chcą w ten sposób przyciągnąć inwestorów do parku przemysłowo-technologicznego. To była firma z 60-letnią tradycją. Jedno z większych przedsiębiorstw chemicznych w kraju. W szczytowym okresie Zachem zatrudniał 7 tysięcy osób. Drugie tyle współpracowało z zakładem. By dostać się na teren firmy, każdy musiał pokazać przepustkę. Przy każdej bramie był szlaban. I trzeba było mieć przepustkę, którąkolwiek bramą się wjeżdżało. Teraz ten okryty tajemnicą teren jest dostępny dla każdego, ale można tu zobaczyć tylko ruiny, zdewastowane przystanki oraz zniszczone drogi. Do tej pory wewnętrzne, które dziś stały się drogami publicznymi. Dobry jest tego finał, że w końcu te drogi staną się drogami publicznymi, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności tych działek i pozyskanie nowych inwestorów w celu zagospodarowania tych terenów. Już w ubiegłym roku miasto chciało 9 km pozakładowych dróg kupić za symboliczną złotówkę. Syndyk na przekazanie majątku zgodzić się nie chciał. Droga do porozumienia była długa i kręta. W końcu miasto podpisało umowę na 1 200 000 złotych.
Tu wszystko jest bardzo skomplikowane z punktu widzenia finansów publicznych. Syndyk musiał dbać o interes masy upadłościowej, którą zarządza, a my o interes miasta. Tak się spotkaliśmy w tym miejscu. Nie wszystkim jest to po drodze. Mieszkańcy Kapuścisk obawiają się wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych i korków. Za dużo tych samochodów jeździ. Będzie jeździło ich więcej, gdy drogi, już publiczne, zostaną wyremontowane, czego jednak nie należy się spodziewać w najbliższym roku. Plany nasze na najbliższy czas to z jednej strony udostępnienie dróg G-Starom sieci, z drugiej strony bieżące utrzymanie, a następnie oczywiście wykonanie całej dokumentacji projektowej i przede wszystkim też podsumowanie wszystkich kosztów. Plany zdradza też syndyk masy upadłościowej. Majątek Zachemu, który wyceniono na 133 miliony złotych, jest powoli wyprzedawany. Jest dość duże zainteresowanie inwestorów. Sądzę, że jeżeli przy sprzedaży składnikowej, to powinno gdzieś w granicach, w styczniu powinno być w granicach około 100 hektarów sprzedanych. Zadłużenie dawnego Zachemu przekracza jednak wartość jego majątku. Wierzyciele czekają na swoje pieniądze, ale wiadomo, że na pokrycie wszystkich należności funduszy zabraknie. Bydgoszcz, Marta Zalewska. To jest główne wydanie zbliżenia. Już za chwilę kolejne tematy. Świąteczna przesyłka na bydgoskim dworcu. Nowa nazwa i nowi zawodnicy. Skład toruńskiej drużyny żużlowej skompletowany. Ponad 2 tygodnie podróży i 1000 kilogramów pomocy. Rajd charytatywny Afryki wkrótce wyrusza w trasę. Uczestnicy dotrą do 2 szkół w Mauretanii i Mali. Przed nimi 1000 kilometrów. Cel jest szczytny, bo rajdowcy zabierają ze sobą pomoce dydaktyczne, odzież, artykuły medyczne i wszystko to, co udało się zebrać przez ostatnie miesiące w ramach akcji Kredki dla Afryki. Paczki, które trafią do potrzebujących uczniów, pakowane były m.in. w Zespole Szkół nr 1 w Bydgoszczy. 24 kartony, a w nich ponad 300 kg materiałów dydaktycznych. To finał zbiórki w liczbach. Ponad 1000 zeszytów, kredek, długopisów i innych przyborów już wkrótce trafi do Afryki. Pomoc dotrze do szkół w Mauretanii i Mali. Materiały szkolne dla potrzebujących dzieci zbierane były w szkołach w całej Polsce. Jedni mają, a drudzy potrzebują. Jeżeli my mamy i możemy im pomóc, to myślę, że jak najbardziej powinniśmy się w to angażować. Pomoc jest duża, ale duże są też potrzeby. Szkoły, do których trafiają zebrane artykuły, często w niczym nie przypominają europejskich placówek. Lekcje odbywają się w takich warunkach. W niektórych salach nie ma podłóg, są jedynie prowizoryczne biurka. Brakuje książek, zeszytów i innych podstawowych przyborów szkolnych. Tam edukacja wygląda troszeczkę inaczej niż u nas. Brakuje dosłownie wszystkiego, a nasze dzieci też tutaj w Polsce lubią się dzielić, więc nie jest to problem, żeby podzieliły się ołówkiem, zeszytem, kredkami. Paczki są już spakowane, a bagażniki pełne. To samochody, które wyruszą z regionu w charytatywny rajd Afryki prosto z Bydgoszczy do Budapesztu, a później do Bamako. Jego uczestnicy zabiorą ze sobą zebrane przybory szkolne, ale też artykuły medyczne, odzież i zabawki. My uczymy się, oni nie mogą mieć tego na co dzień, dlatego próbujemy im jak najbardziej pomóc. To największy amatorski rajd terenowy na świecie. Uczestnicy muszą pokonać 1000 kilometrów. Trasa nie jest łatwa, prowadzi przez niebezpieczne, pustynne tereny. Uczestnicy rajdu wyruszą 16 stycznia, na miejsce dotrą 1 lutego. Są to rejony, gdzie działają terroryści. Są to też rejony, które są objęte wojną domową. Więc mam nadzieję, że dojadą bezpiecznie. To 11. edycja charytatywnego rajdu, a 5. akcji Kredki dla Afryki. Z Polski na Czarny Ląd wyruszy 5 grup. Łącznie w rajdzie weźmie udział 150 ekip. Bydgoszcz, Agata Chyłka. Kupować kartki świąteczne, czy wysyłać maile albo SMS-y z życzeniami? Zdecydowana większość Polaków wybiera drogę elektroniczną, ale można pójść na kompromis i skorzystać z poczty świątecznej na dworcu PKP. To propozycja dla tych, którzy tradycję przesyłania życzeń zostawili na ostatnią chwilę. Nie wysłali Państwo jeszcze kartki bożonarodzeniowej do rodziny lub przyjaciół? Nic straconego. Życzenia świąteczno-noworoczne zdążymy jeszcze przekazać za pomocą poczty świątecznej na dworcu PKP. Teraz możesz wybrać swoją scenę, jaką byś chciał. Którą? I tu patrzymy. Specjalne punkty uruchomiono na 5 polskich dworcach PKP.
także w Bydgoszczy. Każdy z pasażerów bezpłatnie może tu wybrać gotową kartkę świąteczną lub stworzyć własny wzór za pomocą fotobudki i zabawnych gadżetów. Albo wypisujemy zwykłą kartkę, albo robimy zdjęcie, możemy też je zaadresować, wrzucić w kopertę, wrzucamy do naszej magicznej choinki i myślę, że jutro po akcji zdjęcia będą wysłane. Więc na pewno do świąt gwarantujemy, że dojdą. Cała operacja trwa zaledwie chwilę. To ważne, bo kto podczas przedświątecznej gorączki ma czas na własnoręczne wypisywanie życzeń, a następnie szukanie skrzynki, by je wysłać? Świąteczna poczta na dworcu to także sposób na skrócenie czasu oczekiwania na pociąg, a zarazem wesoła zabawa. Świetny pomysł i kolorowo, jak na święta, to pobudza, szczególnie dzieci. Ale nie tylko, bo zdjęcie z takimi elfami to miła pamiątka także dla dorosłych pasażerów. Wziąłem kartkę, ale no jak też powiedziałem, nie chcę jej wysyłać, wolę ją wręczyć ją osobiście komuś. Które bierzemy? Ładne. Tu musimy patrzeć. Kilka sekund i gotowe. Dla wszystkich spóźnialskich świąteczny punkt pocztowy na dworcu PKP będzie czynny jeszcze we wtorek od godziny 10 do 18. Bydgoszcz, Iwona Komisarek. Może Państwo już wiedzą, ale w razie czego przypominamy. Nowe programy, nowe pasma i więcej regionu. Od stycznia duże zmiany w TVP Bydgoszcz. Będziemy się z Państwem spotykali już od rana, codziennie. Zapraszamy też na popołudniowe pasmo publicystyczne. Wszystko na żywo. Z początkiem roku ponownie będziemy nadawali też pod nazwą TVP3. Dla widzów i z widzami nasze programy chcemy tworzyć z Państwa udziałem. Codziennie czekamy na filmy i zdjęcia ze wszystkich zakątków Kujaw i Pomorza. Reporterzy zbliżeń z Bydgoszczy i Torunia czekają też na telefony i maile dotyczące spraw wymagających interwencji i miejsc, w których powinniśmy pojawić się z naszą kamerą. Najważniejsze informacje z regionu niezmiennie w głównym wydaniu zbliżeń o 18:30. A od 7 rano informacja i publicystyka w lżejszym wydaniu. Region na dzień dobry to program, z którym warto zacząć dzień. To będzie nasz nowy program pełen naprawdę fantastycznych propozycji, bo przygotowuje to zespół ludzi, którzy mają dużo werwy, dużo zapału w sobie, a tego nam rano potrzeba. I też mają 100 pomysłów na minutę. Będą ciekawe rozmowy z ciekawymi gośćmi, będzie bieżąca informacja i bardzo dużo będzie się w tym programie działo. Popołudnie również warto zaplanować z TVP3 Bydgoszcz. W każdy wtorek o godzinie 17:35 nowość na naszej antenie, program O tym się mówi. Do tego programu będziemy zapraszać osoby ze świata kultury, biznesu i nauki, by wspólnie z nimi zastanowić się nad problemami związanymi z tożsamością, z rozwojem tego regionu, ale też chcemy inicjować dyskusję na pewne tematy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Program poprowadzą Paulina Rubczak i Rafał Przybyszewski. A to wszystko nie tylko na ekranie telewizora, również na komputerze i w telefonie. Intensywne przygotowania nowej ramówki TVP3 zostały dziś na chwilę przerwane, bo podobnie jak w wielu domach, również u nas zapanowała już świąteczna atmosfera. Było płatek i życzenia, a na świątecznym stole tradycyjne wigilijne potrawy. Spokojnych, pełnych dobra świąt Bożego Narodzenia pracownikom TVP Bydgoszcz życzył ksiądz kanonik Ryszard Pruczkowski. Abyśmy mogli w dobrym zdrowiu, Szanowni Państwo, spotkać się w tym miejscu w roku przyszłym. Boże Narodzenie to taki dzień, gdzie sprawy ludzkie łączą się ze sprawami Bożymi. No tak, ale wróćmy na ziemię. Pora na sport. Natalia Dalka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś powiemy o nowościach w toruńskim Żużlu. Pierwszą zmianą jest nowa nazwa zespołu. Od dziś popularne anioły to KS Get Well Toruń. Ten dopisek obcojęzyczny to nie nowa nazwa sponsora, ale nawiązanie do akcji wspierającej Darcy'ego Warda, w którą torunianie włączyli się zaraz po wypadku Australijczyka i będą kontynuować tę działalność w przyszłym roku. Do tego nowi zawodnicy. Do drużyny dołączył m.in. Martin Waculik. Oprócz tego w nowej odsłonie zobaczymy
byłego żużlowca Polonii Bydgoszcz Roberta Kościechę, który zamieni się w szkoleniowca. Szczegóły oczywiście w naszym serwisie o 22:00. Zapraszam. A teraz zaproszenie na program Samorządni. W środę porozmawiamy o różnych formach niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. A rodzin w trudnej sytuacji materialnej jest w regionie coraz więcej. Jak im pomagać? Które formy wsparcia są najskuteczniejsze? Im bliżej świąt, tym chętniej angażujemy się w różne akcje pomocy. Zbiórki żywności, pomoc materialna, wigilie dla samotnych i ubogich. Grudzień to miesiąc, w którym takich wydarzeń nie brakuje. Czy w ten sposób uciszamy wyrzuty sumienia, czy rzeczywiście pomagamy? Dlaczego przybywa rodzin potrzebujących wsparcia? W jaki sposób pomagać najskuteczniej? Właśnie o tym w środę dyskusja w studiu programu Samorządni. Zapraszamy o godzinie 19:00. A czy świąteczny tydzień przyniesie jakieś zmiany w pogodzie? Najświeższe prognozy sprawdza dzisiaj dla Państwa Magda Żakowska. Dobry wieczór. Przyniesie wiele zmian. Wprawdzie płynie ciepłe i wilgotne powietrze, czyli ta prawdziwa śnieżna, mroźna zima nie wybiera się teraz do nas, no ale już nad ranem rozpoczniemy astronomiczną zimę. Dokładnie o godzinie 5:48 zmienia się pora roku. Na początek ta zima będzie miała bardzo jesienną, a nawet nieco wiosenną oprawę w pierwszej połowie tygodnia. Chociażby jutro przydadzą się jeszcze parasole, popadać może także w środę. Za to w Wigilię miła niespodzianka, dużo słonecznych chwil na niebie i również będzie bardzo ciepło. To była Magda Żakowska z lekkimi zakłóceniami, ale najważniejsze słyszeliśmy. A już za kilka minut na naszej antenie Polityka dla Ludzi zaprasza Anna Trzcińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś w programie mówić będziemy o różnym pojmowaniu demokracji i o tłumach na ulicach. Tłumach, które nie symbolizują przedświątecznej gorączki, chociaż emocje wśród manifestujących są spore. Mówić będziemy o poparciu dla rządu, rosnącej sile opozycji i być może o narodzinach państwa obywatelskiego. To ostatni program przed świętami, więc zapytam też o polityczne prezenty. Bydgoscy politycy zachęcają, by Bydgoszczy na święta podarować Uniwersytet Medyczny. Toruńscy apelują o poparcie dla metropolii bydgosko-toruńskiej, które prezentują cieszą, a które są zupełnie nietrafione. Program już za chwilę. Zapraszam. A na koniec przypominamy najważniejsze tematy dnia. Wyroki za korupcję we włocławskiej drogówce. Te kary w ocenie sądu są adekwatne do stopnia zawinienia oskarżonych. Kolejni kierowcy wręczający łapówki skazani. Policjanci czekają na proces. Dochodziło do wręczenia korzyści majątkowej i na tym kontrola się kończyła. Województwo z budżetem. Wydatki spadają o 220 milionów, dochody o 200 milionów. Radni sejmiku zdecydowali o przyszłorocznych finansach regionu. Sporo pieniędzy będziemy przeznaczać na kulturę. Inwestycja w drogi. W końcu te drogi staną się drogami publicznymi. Miasto kupiło ulicę na terenie byłego Zachemu. Syndyk musiał dbać o interes masy upadłościowej, którą zarządza, a my o interes miasta. Za kilka minut Polityka dla Ludzi. Kolejne wydanie zbliżeń o 21:45. Już teraz zapraszam. Do zobaczenia.